Cześć, witajcie w czwartym filmiku z naszej siedmioczęściowej serii na temat siedmiu cech osób, z którymi łączy się narcyz. Dzisiaj mówimy o optymizmie, poprzednio mówiliśmy o sumienności, nadmiernej empatii i kooperatywności, a po tym filmiku będziemy mówić o lęku przed niepowodzeniem, o nadmiernym przywiązaniu i sentymentalności. Jeżeli to jest pierwszy raz na tym kanale, prosiłabym bardzo o subskrybowanie, jak i również dzielenie się filmikami z ludźmi, którzy tego będą potrzebować. Dobrze, optymizm. To jest wspaniała cecha. Co tutaj dużo mówić? Sprawę, że jesteś pozytywny, że patrzysz na świat promiennie, jak to się mówi, przez różowe okulary. Pomaga ci stawiać czoła przeciwnościom losu z nadzieją, że będzie lepiej. Daje ci również odporność na zmienność życia, która jest faktem naszej ludzkiej egzystencji. Ale jest jeszcze druga strona, jakby taka ciemniejsza strona optymizmu. I to jest to, że optymizm może stworzyć, że będziesz mieć większą podatność nadużycia przez osoby narcystyczne. Narcyzi uwielbiają optymistów, czują do nich ogromny pociąg, ponieważ optymiści potwierdzają wielkość narcyzów. I jeżeli pamiętasz, czy jeżeli czytałaś kryteria diagnostyczne na temat narcyzmu, jak i również psychopatii, to jest najczęściej pierwsza cecha, która się pojawia, czyli to jest ta wielkość, poczucie wyższości, że są lepsi niż inni. No i optymiści służą temu, bo optymiści twierdzą, że wszyscy są super i że wszyscy zasługują na wszystko, co najlepsze. I w towarzystwie narcyza na pewno dostaną dużo uwagi, ponieważ narcyzi uwielbiają wysłuchiwać takie rzeczy. Będą słuchać o ich wielkich marzeniach, osiągnięcia wielkiego sukcesu, ale również będą ich pocieszać, kiedy narcyz poczuje się zraniony. Czyli jakby świetnie tutaj się dopasowuje w tych promiennych dniach, jak i również w tych bardziej deszczowych. Osoby optymistyczne również przyciągają uwagę narcyzów, dlatego że są tak bardzo odporni. Ta odporność tutaj dużo znaczy dla narcyza, ponieważ w przypadku nadużyć, które na pewno zaczną się prędzej czy później, taki optymista utworzy sobie litanię wymówek wewnątrz, jak i również zewnątrz, powtarzając swoim przyjaciołom, którzy być może zaczynają zauważyć, że coś może tutaj jest nie tak. I to będą wymówki typu, a po prostu ona ma zły dzień. Musiałaby się zobaczyć, dzisiaj rano była taka promienna, teraz nie, po prostu no jest i trudno. Albo coś ciężkiego się przydarzyło, ktoś się w korku wyprzedził i ma, po prostu jest w złym humorze. Albo nie zrobiła tego celowo, naprawdę nie powinnaś ją osądzać właśnie przez to nie jeden czyn. Albo po prostu musisz jemu dać szansę na to, żeby go poznać, bo ja go znam i on tak naprawdę jest wspaniałym człowiekiem, nie? I wszystko to prowadzi coraz głębiej w taki związek, prowadzi do coraz głębszego przywiązania, aż w końcu do nerwowego załamania. Optymiści są również bardzo atrakcyjni dla narcyzów, ponieważ mają ciągłą nadzieję i wierzą w to, że narcyzi się zmienią, że będzie lepiej. Taki jest właśnie ich sposób patrzenia na świat i sposób patrzenia na ludzi. Trudno jest im dopuścić do siebie coś takiego, że są ludzie, którzy mają złe intencje. Mogą nawet uwierzyć w to, że to oni są tutaj, żeby pomóc narcyzowi wyleczyć swoje rany z dzieciństwa, o których często narcyz lubi opowiadać, i osiągnąć sukces, który świat jest mu winien, narcyzowi oczywiście, bo większość narcyzów właśnie w ten sposób patrzy na świat, że oni są tacy niedocenieni, ale że naprawdę są wspaniali i ich czas musi po prostu nadejść, zwłaszcza ukryty narcyz lub ten nieśmiały narcyz, tak właśnie myśli. Niestety osoby optymistyczne najczęściej w sprawach tych umocnienia takiego narcyza w ich poczucia, w odczuciu tego, że mają odnieść sukces, że potrafią, że to będzie, że to się odbędzie. I czasami tak się dzieje.
niestety oni najczęściej są tym, którzy wykonują tą brudną robotę, którzy noszą te ciężary i którzy robią to wszystko, żeby ta osoba właśnie ten sukces osiągnęła. Bardzo często to widzę w związkach z klientami, z którymi pracuję, że zaczyna się od jakiegoś pomysłu, a później to jest właśnie ta osoba, osoba optymistyczna, która pomaga narcyzowi spełnić te marzenia. Tak również było w moim przypadku. Ja zaczęłam zajmować się wszystkim, zaczęło się od pomysłu, ale później nie miałam czasu praktycznie na nic, jeżeli chodziło o moje własne cele. Całkowicie oddałam się temu, żeby pomóc jemu, bo powiedział mi, że jeżeli najpierw jemu się uda, no to później skoncentrujemy się na mnie. Oczywiście do tego nigdy nie doszło. Optymizm może niestety zaślepić. On zaślepia nas na widok czerwonych flag. Dopóki jesteśmy tak głęboko zakorzenieni w naszych związkach, że kiedy obwinia się nas o to, że no niewystarczająco się staramy, że niewystarczająco jesteśmy pozytywni, albo że rzucamy zbyt dużo wyzwań biednemu narcyzowi, wierzymy w to. Bierzemy to na siebie i staramy się jeszcze bardziej być optymistyczni, aż się załamujemy. Dajemy drugie szanse, trzecie, dziesiąte, czasami trwa to latami, aż doprowadza to do całkowitego załamania i potrzeby pomocy. Tak to niestety często wygląda. Czyli im szybciej się zorientujemy, że mamy do czynienia z narcyzem, tym naprawdę lepiej dla nas. Ja jestem zawsze proponentką tego, żeby odejść, że można ułożyć sobie życie z osobą, która nas po prostu nie będzie ciągle ranić, nie będzie nas ciągle wykorzystywać i eksploatować. Optymista zaprzecza, czym naprawdę jest ten związek. Jest odporny na informacje, że narcyzi się nie zmieniają, jak i również może wmówić i sobie, i innym, że ta osoba ma po prostu w tej chwili trudności i jest niesprawiedliwie oceniana, co narcyz oczywiście uwielbia. To tak w podsumowaniu. Teraz tak, jak sobie z tym najlepiej radzić? Dobrym pomysłem jest dążenie do równowagi. Nie chodzi tutaj o to, żeby być pesymistą i myśleć, że wszyscy ludzie są okropni i wykorzystują, wszyscy są narcyzami i tak dalej, aczkolwiek często wpadamy w taki etap po takim przejściu, że widzicie, że to jest filtr, to są również okulary, które nakładamy. To nie jest do końca rzeczywiste, to nie jest rzeczywiste, to jest percepcja, i którą można jakby odstawić na bok. I ważne jest, żeby się tego nauczyć. Czyli co ja proponuję, to jest to, żeby nie być pesymistą, ale raczej uświadomienie sobie tego, że właśnie optymizm to filtr rzeczywistości. To jest forma percepcji, która jak wszystkie inne filtry może być błędna i kolorować rzeczywistość. Nie? Czyli od czasu do czasu oderwanie się od tego swojego optymizmu może być dobrym pomysłem. Może nie każdy jest tym, kim my chcielibyśmy, żeby był. Także wiedząc o tym, wszyscy możemy się nauczyć wykazać trochę większą ostrożność w naszych relacjach, jak i również wnikliwość, jeżeli chodzi o nasze osobiste związki, jak i również relacje ze znajomymi i oczywiście w pracy, co jest również bardzo ważne. Także dowiedz się o czerwonych flagach, może nawet zrób sobie listę, którą będziesz miała przy sobie i korzystaj z tej wiedzy, kiedy tylko poczujesz, że jest ci to potrzebne. I na koniec nie przestawaj być optymistą, bo tak jak mówiłam, to jest wspaniała cecha i w rzeczywistości może ci również pomóc wyleczyć się i poczuć się znacznie lepiej po tym, jak doświadczyłaś bólu spowodowanego przez narcyza. Jak i również kooperatywność jest wspaniała, jak i empatia jest wspaniała, jak i sumienność jest wspaniała, tylko że te wszystkie cechy są bardzo uzależnione od kontekstu. Także jeżeli podobał Ci się filmik, to polub go, udostępnij ludziom, którym może się on przydać, a ja Tobie bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam Cię bardzo ciepło i życzę dużo wewnętrznego spokoju. Na razie, pa, pa.